lektura Złotych Żniw, jak i publikacje z ostatnich lat wywracają zupełnie nasze wyobrażenie na temat tego, co się wówczas wydarzyło. Ja badałam bardzo dokładnie dziesiątki spraw karnych i starałam się przeanalizować rzeczywiście dynamikę tych wydarzeń, prześledzić niemalże minuta po minucie, co się wydarzyło, na tyle, na ile to było możliwe, aby wyłonić z tej skrupulatnej analizy pewien właśnie mechanizm społeczny i to, jak ludzie nawzajem na siebie działali i co powodowało, że dochodziło do tych strasznych zbrodni. I z bardzo wielu dokumentów w ten sposób przeanalizowanych wyłoniłam 5 takich elementów, które są wspólne dla tych spraw, które są mi znane, a które, jak mówię, powielają się nie tyle w setkach, co wręcz w tysiącach miejscowości. Otóż jest bardzo wielu uczestników tych wydarzeń. To nie jest tak, że to jest relacja 1:1. Bardzo wielu mieszkańców danej wsi czy gromady w tym uczestniczy. To, co się dokonuje, czyli denuncjacje Żydów, ich schwytanie, wręcz mordowanie, przemoc, jaka jest wobec nich stosowana, jest dokonywane publicznie lub wiedza o tym jest publiczna, jest znana mieszkańcom tych miejscowości. Kolejna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna, to nieobecność członków władz niemieckich. Nie ma po prostu Niemców w tych sytuacjach. Niemcy są sprowadzani jako ostatni etap tej całej zbrodniczej sytuacji. Dzwoni się po policję granatową, częściej nawet niż po żandarmerię. Kolejny element, który jest charakterystyczny dla wszystkich tych wydarzeń lub dla ponad 90% z nich, to korzyść materialna i psychologiczna. Tutaj stawiam znak zapytania, jaka może być korzyść psychologiczna dla grupy, która dokonuje zbrodni, ale korzyść materialna, która jest ewidentna właściwie we wszystkich przypadkach. Jeśli chodzi o sprawców, ludzi sądzonych po wojnie, uderzające jest dla wszystkich, którzy czytamy te akta, brak poczucia winy. I to jest wielki znak zapytania i również odpowiedź na to pytanie nurtuje mnie i w tym, co ostatnio piszę, usiłowałam udzielić odpowiedzi na to pytanie. Uruchomione są tak silne mechanizmy obronne, które blokują po prostu, przynajmniej wówczas, wtedy, kiedy te procesy miały miejsce, blokowały to poczucie winy.